jestem w Sosnowcu na ulicy Braci Mieroszewskich i chciałbym Was dzisiaj zabrać na taką objazdówkę po Zagórzu. Nie będziemy nigdzie na boki specjalnie zjeżdżać, objedziemy sobie tak naprawdę Zagórze głównymi drogami. Natomiast ja już jestem przy rondzie u zbiegu Braci Mieroszewskich, Długosza i Dmowskiego, tam od lewej strony jak Lidl, to była ulica Dmowskiego, i jadę, nadal kontynuuję swoją jazdę ulicą Braci Mieroszewskich w kierunku Mecu. Na Mecu mamy na górce skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Bywam tutaj generalnie, powiem, średnio często bywam, natomiast zdarza mi się tędy jeździć. Powiem Wam, bardzo długi cykl świateł tutaj na Mecu. Tak naprawdę widząc czerwone światło, będąc na, dojeżdżając do ronda, rzadko kiedy uda mi się, aby się jeszcze na to czerwone tutaj nie złapać. Oczywiście wiadomo, wyjazd pod górę, też nie możemy jakoś za bardzo wolno jechać, trzeba też gdzieś dać troszeczkę siły, aby nam auto pod górę pojechało. Natomiast nigdy nie jeżdżę jakoś szalenie, szczególnie, że z daleka widzę, że mamy cykl czerwony. A tutaj zwróćcie uwagę. Ja to czerwone światło widziałem już będąc na rondzie. To jest około kilometra. A mimo tego nadal mieliśmy tutaj kilka sekund stania. No ale tak zorganizowane skrzyżowanie, generalnie nie zdarzyło mi się, abym tutaj stał więcej aniżeli jeden cykl świateł, więc nie jest to jakoś skrzyżowanie niezbyt przyjemne do stania. Oczywiście jadąc w drugą stronę stoimy praktycznie cały czas pod górę i szczególnie dla osób, powiedzmy, początkujących, może to być swoisty problem. Przede mną już kolejne skrzyżowanie, bardzo trudne skrzyżowanie, na którym często zdarza się, że nie działa sygnalizacja świetlna, skrzyżowanie Braci Mieroszewskich i Blachnickiego. Tutaj zwróćmy uwagę w prawo, bardzo niefajny ten prawoskręt, osobiście bardzo go nie lubię. W tym samym czasie mamy zielone my, skręcając w prawo, co piesi. Bardzo długo się tu stoi, dużo łatwiej przejeżdża się w trakcie, kiedy jest wyświetlana strzałka warunkowa, bo wtedy piesi mają zamknięty ruch, jadą pojazdy ciągiem ulicy Blachnickiego lub z Blachnickiego, lewoskręt jest czynny w Braci Mieroszewskich, przez co dużo łatwiej się tam skręca. No i dojechaliśmy sobie, tak rozmawiając o różnych sprawach, do ronda Jana Pawła II. To jest rondo u zbiegu Braci Mieroszewskich. Po lewej stronie Gwiezdna, po prawej stronie ulica Zaruskiego. Ja jadę w Gwiezdną. Naszej prawej stronie tak zwany Plac Papieski, no w zasadzie już dzisiaj nawet chyba oficjalna nazwa tego miejsca to Plac Papieski. Tutaj w 99 roku, bodaj 14 czerwca, był ołtarz, papież Jan Paweł II, jak odwiedził Zagłębie, dokładnie Sosnowiec, to właśnie tutaj odbywało się spotkanie z papieżem, msza święta, stąd też nazwa miejsca jako,
jako plac papieski. Jak widzimy, sama ulica Gwiezdna, droga, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, co zachęca do łamania przepisów, rozwijania dużych prędkości. Zresztą na końcu tej ulicy Gwiezdnej jest takie fajne miejsce przy garażach po zjeździe w dół, gdzie sobie lubi stać policja i takich delikwentów zbyt szybkich sobie wyłapywać, i bardzo dobrze, pochwalam, choć wolałbym, aby to było bliżej tutaj zabudowań, gdzie jest, jak widzieliśmy, kilka przejść dla pieszych. Ja sobie tutaj, moi drodzy, zawrócę. Co do zawracania w tym miejscu, chyba nie mamy żadnych wątpliwości. Wykonujemy je tak, jak mamy oznaczony pas blisko lewej strony. Z użyciem oczywiście lewego kierunkowskazu. Natomiast zawróciłem z prostego powodu. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tutaj w ulicy Gwiezdnej, jadąc w Aleję Paderewskiego, mam obowiązek używać lewego kierunkowskazu? Zawrócimy sobie. Sprzeciwka nic nie jedzie, zajmę od razu prawy pas ruchu. No i zwróćmy uwagę, ja na końcu tej drogi będę oczywiście jechał w lewo, tak jak prowadzi nas droga. I co tutaj jest kluczem do odpowiedzi na to pytanie? Kluczem jest tak naprawdę oznakowanie. Oznakowanie jest kluczem. Zwróćmy uwagę, mamy tutaj znak, że mamy niebezpieczny zakręt w lewo. Wobec czego, skoro mamy zakręt, to nie włączamy żadnego kierunkowskazu. Choć mamy możliwość jazdy na wprost gdzieś tam w garaże i w prawo również gdzieś tam w garaże. Osobiście uważam, choć nie wiem, czy tam na wprost, w prawo też jest droga jakaś tam szutrowa, na wprost nie wiem, jak to tam wygląda. Można by to oznakować, myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby to było oznakowane jako skrzyżowanie. Czyli znak D1 z tablicą, że w lewo jest droga z pierwszeństwem. Sytuacja, myślę, wtedy byłaby jasna i klarowna. Natomiast ja już jestem na Alei Paderewskiego. Kolejne miejsce na Zagórzu, które zachęca do bardzo szybkiej jazdy. Droga z góry, po czym za chwilę jedziemy pod górę, zakaz wyprzedzania 40, a ten zakaz wyprzedzania to ograniczenie prędkości związane jest tak naprawdę z tym przejściem dla pieszych. Skrzyżowanie zaraz za przystankiem odwołuje nam tak ograniczenie, jak i zakaz wyprzedzania, skrzyżowanie bodaj z ulicą Białostocką, i znowu jedziemy sobie pod górę. I tak właśnie ta Aleja Paderewskiego wygląda. Jedziemy w dół, po czym znowu jedziemy pod górę. Wielu tutaj lubi sobie tak naprawdę osiągnąć większe prędkości, aniżeli przewidywane prawem 50 km na godzinę. A ja na najbliższym skrzyżowaniu skręcę, moi drodzy, w lewo. Pierwszeństwo mamy w stronę prawą, czyli prawej muszę ustąpić. Miejsce, powiedziałbym, bardzo kolizyjne, jeżeli chodzi o Sosnowiec i Zagórze. Niegdyś tutaj Aleja Paderewskiego była drogą podporządkowaną względem ulicy Lenartowicza, w którą to skręciłem. I niestety wielu chyba ciągle jeździ na pamięć, że w dalszym ciągu drogą z pierwszeństwem jest tutaj Paderewskiego. No i tutaj może nie jakoś bardzo często, ale tutaj skrzyżowanie jest, byśmy to mogli nazwać skrzyżowaniem dość mocno
mocno kolizyjnym. Może nie jest to tak, że nie ma tygodnia bez stuczki, ale dosyć często tutaj do zdarzeń dochodzi, a gdzieś tam również obija mi się o uszy, że gwałtowne hamowanie, trąbienie jest tutaj na porządku dziennym. A ja znowu sobie jadę w kierunku skrzyżowania na Mecu, czyli skrzyżowania ulic Lenartowicza, na której jestem, z braci Mieroszewskich, skrzyżowanie z sygnalizacją, z tymi, jak wspominałem, długimi cyklami. I pojadę sobie prosto, mam światło zielone, natomiast specjalnie już się nie rozpędzam, aby nie zostać zaskoczonym zmianą sygnału na żółty, następnie czerwony. I jesteśmy z drugiej strony skrzyżowania na Mecu, po prawej stronie szpital. Jeżeli się dobrze orientuję, to jest chyba Stare Zagórze, się to nazywa, ulica Dworska. Droga prowadząca właśnie od Mecu w kierunku Środuli.